Siemanko, z tej strony Juraj, a nic, nagrywam filmik, z tej strony Jurajski 116, dziś gramy poprzedni film z Fampatacz Kam, po krótkiej przerwie jak chodzi ci nam o levelem, le nie mogłem nagrywać na przykład więcej tych odcinków, no bo jak nie pamięć, to nie miałam broni, więc bo bardzo dużo czasu mi to zajmowało, ale my już sobie lecimy z levelem drugim. Jesteśmy na drugim epizodzie, jak widzicie. Ja już mam bardzo sporo broni, więc sobie mogę tu zaczynać gierkę. O kurczę. Jak widzicie, one mają tu już bardzo dużo kosmici życia. No co to było? Nic. O nie. Ale nigdzie. I po drugie, levele są już bardzo trudne, więc kurde, no musiałem kusza się sprawdza chyba na bardziej takim odległym jej. Co no tak, to ona wcale nie pyka. Ej, co to? Jakieś UFO. Coś nowego. Nie wiem, czy mi się tak zdawało, czy ona grubo, ale nie, no cieniutkim droczkiem. Z takiego challenge'a, na przykład 16, już znamy UFO i niestety okazało się, że te prezenty to są, no po prostu, same popaprane potwory. Kurde, jaka mi fala. Kurde, biją mnie. Bo ja to mogę, nie przejść tego mogę. Tu mi taki szczurek. Nie ma no. Skąd mi ten? Kurde, już chyba to nie. Przejdę ten level, to jest chwila. Prawda, jak tu mi napierniczają. No, tego chyba nie. Lodówka, żeby tu nie zginął marnie. Te kurde UFO są bardzo trudne. Żeby ich tutaj zbić. Nie wiem, czy ja dotrwam. Na razie przeszliśmy level na dwójkę. Nie jest taka trudna, ale tu już, jak widzicie, trzeba bardzo, ale to bardzo dużo marnować sobie tych broni, co mi się niestety już nie podoba. No nie podoba mi się. Czy, o nie no, kurde. Już oni napiszcie tani. Już oni, widzę, że oni bardzo mocno biją. Może nie tak mocno. Już. Kurde no. Bateryjka, czyli ta skrzyneczka. A tu mi jeszcze czurek wyskakuje. Najgorzej. Ja nie chciałbym bardzo dużo tu życia marnować. Na ten level. Kurde, coś mocnego się tu przydaje, jak widzicie, jak na przykład bateryjka. Ona się bardzo przydaje w tych levelach, więc już nie ma co szczędzić, bo już te levele są już bardzo trudne. I staw łapeczkę w górę. Bo chyba się należy łapeczka w górę, jak wracam z łampataka. Może jeszcze się pojawi na moim kanale Fortnite, Roblox. Też dobre gry, ale do Robloxa to kiedyś chciałem pograć, a trzeba się logować, więc na razie było takie na nie, ale jak już zapomniałem konto. Ale muszę spierniczać te wszystkie potrzebne mi
Bronie. Są bardzo, widzę, potrzebne. Tu mi napierniczają. Dobra, chyba z tego nie powiem, bo to nieładnie. Widzę, że darmowa moneta. Ta mi się wyjawia, więc się bardzo cieszę. Teraz, jak widzieliście, tam ruszamy z tym poziomem, co są te takie stworki, o te właśnie, te różowe. Specy są tam, muszę tu. Oni mają sporo życia, jak jeszcze by były w hełmach, no to by było naprawdę ciężko. I rozpalamy ich karnistrem. Karnistr jest taki bardzo dobry, zabiera dodatkowe życie. Niestety ich to tak nie bije. W ogóle ciekawe, ile oni biją. Wolałbym nie sprawdzać. O! Jakiegoś multikilla razy dwa zrobiłem. Jak widzicie, przeciwników jest coraz tutaj więcej. Więc trzeba się troszkę nastarać, żeby to poprzechodzić. Teraz może ich kusz. Kusza jest tu bardzo. No to trzeba objęcie. No. A co tam, żeby mnie tu. A, no, shotgun. Na shotguna sobie zmieniamy i tu ich. Pyk! Super! Hiper! Kurde! O Jezu! I oni zabierają! Ufa się pojawił. Nie, tu nie ma ufa. Więc bardzo się cieszę. Rozpalamy wszystkich. Karnister to jakby taki kokle młotowa, tylko że trzeba na niego jeszcze kliknąć. Chyba dobrze, że nie wziąłem koktajlu Mołotowa, bo chyba karnister się bardziej mi tu sprawdza. I tak jeszcze się chyba dziwię, że używam tej starej broni, ale mi się tu podoba, to czemu? O już, trzy muszę karnisterki! Palą się jak z dawnych czasów. O już dobra, niepotrzebnie tą kuszę zrobiłem, bo i tak bym to przeszedł. Dobra! I tak bym to przeszedł. Dobra, no jak widzicie, tu tak dużo życia nie zmarnowałem. Tu widzę, że mam krokodyki. Tylko mnie troszkę te potworki pobiły. Nie mam pojęcia, czym są i wolę nie wiedzieć, ale... Co one zjadły? Nie rzucałem baterii. Niestety na niektórych bateria nie działa. Dobra, żartuję. Nie no, a no, nawet. Może sobie dokupię Uzi. No chyba, bo Uzi jest ciut lepszy od Flamethrowerka. A nie no, to UFO. To bardzo przepraszam. Tu może coś, żebym strzelał do nich, sobie przygotujmy. I będzie UFO. Będzie UFO. Widzę, że tu jest jakieś jakąś beczkę. Ale ja naprawdę się boję, żeby nie zginąć. Ale mamy bukłak, więc będziemy sobie z niego chyba korzystali. Widzę, że na razie fala nie jest skomplikowana. Trudna była z tym bossem, ale chyba trudniejsze są troszeczkę. Te normalne, a nie z bossami. Z bossami. Kurde. Kamień. Binkamin. Karnister się na latającym sprawdza. Karnister to się tak nisko rzuca. No i niepotrzebnie tą kuszę zmarnowałem. O, jaki kałgan ze mnie. Cię kuszy nie używa. Chamstwo. Ale bateryjki można używać. Co w takich levelach? To o takie levele chodzi.
Oilibero, nie wiem. Nie mam pieniędzy na Oilibero. Hurre. Biją mnie tym. Ale na razie sobie biją mnie tu. Ale na razie sobie bardzo ładnie tutaj radzę. Mam nadzieję, mam taką nadzieję. Tu we mnie. O Jezus. A myślałam, że wam mnie atakują. O teraz mogę sobie chyba kuszy użyć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O nie. Kolejna bateria. Ojejciu. Lodówek na razie nie używam, bo co sobie. Ale chyba jak mi jakaś duża fala bardzo na panie, to sobie będę używał. Kurde, to jest chyba bardzo duża fala, więc rzucam dwa baterie i tutaj porobię. Jak widzicie, już nie jest taka duża fala. Zmniejszyłem ciut ich troszkę już. No, zobacz coś. No to chyba tyle, jak na ten odcinek. Jak już jest pamięć, no to pa.